Premiera najnowszego rosyjskiego samolotu piątej generacji, nazywanego często rosyjskim F-35, z pewnością stała się największą atrakcją trwającego w Moskwie salonu lotniczego MAX 2021. Maszyna wzbudza kontrowersje na wielu poziomach. Po pierwsze, jest to pierwszy od kilku dekad rosyjski samolot bojowy napędzany tylko jednym silnikiem. Poza tym widać w nim bardzo wiele zapożyczeń z wcześniejszych projektów, przede wszystkim amerykańskich. To, co zwróciło uwagę większości obserwatorów, to wlot powietrza umieszczony pod dziobem, co oczywiście może kojarzyć się z F-16, ale zdecydowanie bardziej z odrzuconym przez Amerykanów w programie Joint Strike Fighter prototypem X-32, który stał się gwiazdą wielu lotniczych memów ze względu na charakterystyczną sylwetkę i umieszczony pod dziobem duży wlot powietrza. Dla równowagi tylna część samolotu oczywiście od razu kojarzy się nam z F-35 ze względu na charakterystyczne cofnięcie silnika względem stateczników. Natomiast z pewnością nie jest to, jak się obawiano, po prostu zmniejszona wersja Su-57. Niemniej twórcy zupełnie nie odżegnują się od tego skojarzenia, więcej nawet, sugerują je w samej nazwie i oznaczeniu maszyny, która nosi robocze oznaczenie producenta Suchoi T-75, no będące oczywiście odwróceniem oznaczenia Su-57. Projektanci twierdzą, że liczby te są szczęśliwe dla projektów Suchoja, chociaż patrząc na długą drogę, jaką przechodzi nadal Su-57 od prototypu oblatanego ponad dekadę temu do nadal jeszcze nieostatecznej wersji produkcyjnej, można mieć w tej kwestii pewne wątpliwości. Nie ma natomiast wątpliwości, że Rosjanie bardzo wiele obiecują zarówno sobie, jak i potencjalnym klientom, chociażby stosując tą marketingową nazwę, którą wybrano dla projektu, czyli Checkmate, szachmat. I pod tym hasłem samolot był promowany bardzo interesującym filmem, w którym przed tą oficjalną premierą nie pokazano w zasadzie niczego. To, co pokazano podczas premiery, wygląda na dość przemyślany projekt. Maszyny zdecydowanie mniejszej, zdecydowanie lżejszej i w założeniu zdecydowanie tańszej zarówno od Su-57, jak i od zachodnich konkurentów. Rosjanie obiecują, że ten samolot Su-T-75 będzie nie tylko lepszy, ale również zdecydowanie tańszy, nie tylko od samolotów wcześniejszych generacji, takich jak Saab Gripen, Rafale czy F-16, ale również od F-35, który, nie można tego ukrywać, jest głównym konkurentem zarówno jeśli chodzi o pole walki, jak i rynki tych bardziej bogatych, wymagających klientów. Co dokładnie obiecują Rosjanie? Przede wszystkim nowoczesny i lekki myśliwiec, którego masa ma nie przekraczać 18-20 ton. Ma on osiągać prędkość 1,8 Macha, zasięg co najmniej 2800 km bez dodatkowego podwieszenia i tankowania w locie, czyli z uzbrojeniem całkowicie ukrytym wewnątrz maszyny, w takiej konfiguracji, która zapewnia minimalną sygnaturę radarową, czyli przeznaczona jest do penetracji obrony powietrznej przeciwnika. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to jest ono ukryte w trzech komorach, głównej umieszczonej centralnie, tak jak w wielu innych konstrukcjach, oraz dwóch mniejszych, przeznaczonych tylko na pociski powietrze-powietrze, umieszczonych z dwóch stron kadłuba obok wlotów powietrza. Może to być jeden z powodów, dla których Rosjanie zdecydowali się właśnie na ten centralny wlot powietrza zamiast bardziej tradycyjnych dwóch wlotów po obu bokach kadłuba. Uzbrojenie, które będzie się kryło w tych komorach, to najnowsze rosyjskie pociski, zarówno powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, korzystające z różnych systemów naprowadzania i mogący razić różnego typu cele, szczególnie istotne takie jak
okręty przeciwnika, stacje radiolokacyjne czy bardzo ważne cele punktowe. Oczywiście Rosjanie oferują również inne, bardziej tradycyjne opcje i szczególnie z wykorzystaniem tzw. konfiguracji bestia, czyli takiej, w której maksymalna ilość uzbrojenia podwieszona jest pod skrzydłami i umieszczona wewnątrz komory, kiedy samolot nie ma tej poprawionej, obniżonej wykrywalności, ale może przenosić maksimum uzbrojenia. Dostępne są też bardziej tradycyjne opcje uzbrojenia, takie jak niekierowane bomby i rakiety, no, które jednak wykluczają raczej tą konfigurację trudno wykrywalną, bo wymagają podwieszenia pod skrzydłami. Jest to na pewno opcja przeznaczona dla klientów, którzy niekoniecznie spodziewają się walczyć z równorzędnym przeciwnikiem, ale będą ten samolot wykorzystywać również do takich bardziej tradycyjnych zadań szturmowych czy uderzeniowych. Patrząc w całokształcie na ten projekt, bo w tej chwili mówimy o projekcie, no trzeba powiedzieć, że jest to koncepcja dosyć dojrzała i przemyślana, choć plany są, jak myślę, zbyt ambitne, patrząc na dotychczasowe rosyjskie doświadczenia, ponieważ zgodnie z deklaracjami już w 2023 roku samolot w wariancie prototypu oczywiście ma się po raz pierwszy wzbić w powietrze, natomiast już od 2026 roku Rosjanie planują uruchomić jego produkcję seryjną. No jak wygląda to w przypadku starszego brata, można powiedzieć, czyli Su-57, no to doskonale wiemy, po 10 latach maszyna nadal nie jest produkowana w tej ostatecznej, docelowej wersji, chociażby ze względu na problem z silnikiem, który może być również wyzwaniem w przypadku maszyny Checkmate, ponieważ jest to ten sam silnik, tak zwany produkt 30, który ma być docelowym napędem Su-57. Plany dotyczące ilości zamówień, jakich spodziewa się rosyjski koncern lotniczy, są równie ambitne jak ten krótki czas uruchomienia produkcji. Mowa jest o 300 samolotach w ciągu 15 lat w kilku wariantach, bo warto powiedzieć, że założono bardzo nowoczesną modułową konstrukcję, która ma występować już od początku, na przykład w wariancie bezzałogowym, którym Suchoj chce zainteresować rosyjskie siły powietrzne, ale mowa jest również o samolocie w wersji dwumiejscowej, którą w zasadzie nie dysponuje obecnie żaden samolot piątej generacji, oraz mowa jest o wariancie morskim, który może zainteresować liczne państwa budujące obecnie lub planujące uruchomienie budowy lotniskowców. Jakie będą realne efekty tego programu? Zobaczymy, jak myślę, za kilka lat. Tą pierwszą istotną próbą będzie 2023 rok, czyli planowany lot prototypu. Jeśli tego nie uda się osiągnąć w terminie, to myślę, że cały program, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technicznym, może być poważnie zagrożony. W obecnej chwili nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać i obserwować rozwój projektu, który no, w tej chwili nazywa się Suchoj T-75 Checkmate, ale myślę, że zmierza ku komercyjnej, chwytliwej nazwie Suchoj Su-75.